W Tarnobrzegu stanął dwie nowe ładowarki do samochodów elektrycznych. Taką decyzję podjęli radni na ostatniej sesji Rady Miasta. Elektryczne samochody cieszą się coraz większą popularnością. W Tarnobrzegu na koniec ubiegłego roku zarejestrowano 209 takich pojazdów. Problem w tym, że w mieście nie było dotychczas ogólnodostępnych stacji do ich ładowania. To już niebawem się zmieni. Ci kierowcy, którzy mają te samochody, Jasno i wyraźnie informują nas, postulują wręcz, żeby uruchomić miejsca, gdzie będą mogli ładować samochody. Zresztą dzisiaj no, trudno sobie wyobrazić, jeżeli tych samochodów będzie przybywać, że nie ma gdzie, gdzie ładować. Działki pod stacje ładowania będą dzierżawione na 12 lat, a same ładowarki mają zostać zainstalowane do najbliższych wakacji. Zaproponowaliśmy dwie lokalizacje w okolicy e, z Lukulusa i w okolicy Moshiru. Obie znalazły pozytywną opinię zarządów osiedli. Za dzierżawą działek podładowarki do elektryków byli także tarnobrzescy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta.